Na każdym zebraniu jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy, to ja oddaję głos młodzieży. Aha, no to mnie urządziłeś. To powiedz, znamy się z internetu, no tak, prawda? Poznaliśmy się z Antkiem na zajęciach online, które prowadziłem, takich zajęciach z eksperymentów w laboratorium pana Korka. I tam zobaczyłem na ekraniku takim malutkim, że chyba ten gościu lubi Lego. To prawda. I tak zostaliśmy, ja zostałem kolego z Lego, od Lego, tak? No właśnie tak. No i miałem okazję wreszcie poznać też twoją kolekcję na żywo, nie tylko przez internet. No, ostatnio no się udało. I o ile nie wierzyłem ci trochę na słowo, że masz tych klocków dużo, to teraz już wiem, że masz ich bardzo dużo. No. Wprawdzie jako fizyk nie nazwałbym tego ilością nieprzeliczalną, ale jesteśmy tak blisko tej wartości. No, bo trochę tego się tam nazbierało. Takie dwa wielkie pudła i jeszcze do tego taka gablotka z konstrukcjami. I jeszcze do tego kilka takich oddzielnych, mniejszych pudełek z Lego. To trochę tego jest. Ale te pudła są w nietypowej lokalizacji, bo ja dosłownie śpię na Lego, gdyż się znajdują pod moim łóżkiem. Tak, więc nie możemy konstruować z Antkiem przez 24 godziny na dobę, bo no, młody człowiek musi się wyspać, więc ja wtedy wychodzę i Antek na tych Lego śpi, rano się budzi, jak nie musisz iść do szkoły, jak są wakacje, dalej. To tak, to budujesz dalej, ja również buduję z Antkiem. No i taka nasza najnowsza konstrukcja to jest, pamiętasz, co to było? Najnowsza konstrukcja to jest, no, budowaliśmy to auto na ten casting. Czekaj, casting, do czego to jest taki? Tam jest taki wysoki prowadzący. No, to jest jakieś coś od Lego chyba. Lego. Lego Masters? No, coś w tym stylu chyba. I my się tam zgłaszamy? No. No to, czek, to jakbym wiedział, to bym się uczesał. To jeszcze raz. A więc tak, bardzo nam będzie miło, jak się dostaniemy i zbudowaliśmy dla was pojazd. Tak, taki to było pojazd nasze zadanie. Futurystyczny. Tak, ale widziałem też na stole i trochę inną konstrukcję. Powiesz mi, co to jest? Taki... No, taka to jest... Makieta chyba, tak? Tak, to jest makieta taka. Trochę miała być tak trochę z Iraku, coś tam, Afganistan, coś w tym stylu, takie wojskowe klimaty, dlatego tam zbudowałem Humvee, takie auto opancerzone i tam zbudowałem takie ruiny i tam trwają walki. Powiedz mi, to odtworzyłeś jakąś historyczną walkę? No, nie do końca, tak bardziej szedłem na żywioł. Bo widziałem, że znalazłeś także takie miejsce na moją figurkę tam tak schowaną za drzwiami, tak? Tak, tak, dobrze pamiętam. Ty wyglądasz zza drzwi, a ja jestem w jeszcze ciekawszym miejscu, bo ja się chowam w kamieniu. Właśnie najfajniejsze w konstruowaniu z Lego jest to, że można w zasadzie zbudować, no powiedziałbym chyba wszystko. No tak. Prawda? W zasadzie ogranicza nas tylko wyobraźnia i zestaw klocków, ale jak się dostaniemy do Lego Masters, to będziemy mieć ich do dyspozycji. Wiesz może ile? Coś koło 2 milionów tam jest. To damy radę coś z tego zbudować. No, może wystarczy. Ale na Prokopa nie styknie. Znaczy w sensie, żeby jego figurkę zbudować. No, w skali 1:1. Wiesz co, ja też chciałbym, żebyśmy trzymali się też naszych zasad konstrukcyjnych, no, konstruktorskich. Żeby te konstrukcje to nie były tylko takie jakby budowle, które pokazują, nie wiem, kształt jakiejś rzeczy albo jakiejś budowli, jakiejś konstrukcji przedmiotu, no, tylko żeby one także miały w sobie to taki element działający, że no, tam jest zawsze coś, co albo pokazuje nam działanie tej konstrukcji, albo jest tam jakiś mechanizm, który powoduje, że coś się otwiera, coś zamyka. No. Będziemy się tego trzymać? No, w końcu obydwie z tych rzeczy zawarliśmy w tym futurystycznym pojeździe. Dzieli nas fryzjer. Znaczy tak, właściwie, no, można tak powiedzieć, chodzimy do różnych fryzjerów. No tak. Nigdy nie spotkaliśmy się u tego samego fryzjera.
A podczas naszych konstrukcji wzajemnie się uzupełniamy. Antek czasem bardzo odpływa z konstrukcjami, co zresztą było widać w prototypie pojazdu, tak, który konstruowaliśmy, bo już tak wybiegłeś w przyszłość, że miał z przodu nie miał kół. Tak. Przypomnisz mi, co on tam miał z przodu? Takie wymyśliłem, że używając takich zaoblonych klocków Lego można zrobić... Czekaj, zaoblonych. Tak, czyli takich, że masz... Że są obłe... Od spodu nie ma żadnych rowków ani otworów. Wypustek. Nie, wypustki są na górze. Od spodu masz otwory, które... Mhm. Tak. I montujesz to. Rozumiem. No. I są takie elementy okrągłe, które możesz od spodu wczepić i wtedy tam masz zaokrągloną powierzchnię i to się gładko, gładko ślizga. Tak, jak ja, po prostu tak. Czy mój kształt głowy jest zaoblony? Tak. Dobra, no to już wszystko jasne. No i Antek właśnie tak czasem bardzo odpływa. Wtedy trzeba troszkę zejść na ziemię. No. Wtedy wkraczam ja. No i też tutaj, żeby było w tym trochę fizyki, techniki, żeby działało. No. Ale tu akurat chyba obaj mamy fajne pomysły. No. Związane z takimi właśnie działającymi konstrukcjami. Czyli można podsumować naszą relację jako partnerstwo, no, tak, które dąży do celu. Czyli nie jest tak, że my tym konstruujemy i w zasadzie to się jakoś tak rozmywa, powstaje coś, no, nie wiadomo co z tego, tylko chcemy coś zbudować konkretnego, tak? No, żeby tak było spójnie i żeby nie było tak, że na przykład pół pojazdu masz takie, a pół takie. Czemu my się w ogóle razem wybieramy do LEGO Masters? No, wybieramy się razem do LEGO Masters, bo fajnie nam idzie to budowanie razem. Przede wszystkim sprawia nam przyjemność. No tak. I może też przyjemność sprawimy osobom oglądającym, no, nasze, tak, działania. To jest jedna sprawa. Po drugie, na pewno fajnie by było mieć do dyspozycji taki wielki zasób klocków, bo dzięki temu można tworzyć naprawdę spektakularne konstrukcje bez marnowania czasu na niepotrzebne grzebanie w stercie klocków i tak, szukanie, no bo... tego jednego odpowiedniego. Taką wadą naszego tutaj magazynu klocków jest to, że no mamy je w jakiś sposób ograniczone są ilości i musimy czasem coś rozebrać i trochę szkoda, no tak, prawda? I właśnie wiele konstrukcji no już nie przetrwało do dzisiejszych czasów, bo zostały już użyte, tak jak te atomy we wszechświecie, do zbudowania nowych rzeczy. Dobra, to dwa, a trzy? Trzy, no to... Nagroda. No też wiadomo, fajnie by było mieć i puchar, i nagrodę pieniężną. Jest bardzo fajny, można go postawić na półce, tak, ale... Ale też, no, oprócz nagrody pieniężnej, bardzo mnie interesuje ilość klocków Lego o wartości 10 tysięcy złotych. To by pozwoliło na naprawdę wielkie konstrukcje. Czekaj, bo ja prowadzę firmę. To jest netto czy brutto? Dobra, to się jeszcze ustali. No. Także te główne trzy cele... Przy czym wszystkie one są fajne, prawda? No tak. Zwłaszcza, że puchar też można rozmontować i zbudować z niego coś innego, bo on jest w całości z Lego. Tak, gotówka też się szybko rozmontowuje, ale to tak już nie da się później jakoś ją... Chyba, że zainwestujemy w coś. A czekaj, bo może po tym wszystkim będziemy tacy sławni, że ludzie będą chcieli nam dawać klocki, żebyśmy zbudowali. Fajnie by było. Bo widziałem, że inni uczestnicy LEGO Masters to dostają od firmy LEGO w różne specjalne dni takie zestawy zupełnie za darmo. Na serio? No, widziałem na YouTubie tego Maćka, co w poprzedniej edycji był, że on co jakiś czas dostaje właśnie takie spore zestawy od firmy LEGO za darmo. No to na przykład chętnie, takiego Forda GT i inne takie. Chętnie przyjmiemy. Tak. Nawet możemy już dzisiaj dostać coś. Bo czemu by nie? Możesz jeszcze powiedzieć, dlaczego nie idziesz statem? Michał, dlaczego budujesz Michałem, a nie statem? No mogę. Dlaczego ja nie idę z Agnieszką? To też ciekawy wątek bardzo. A no nie na przykład z Everestem. Tak, Everest to mój kot. Znaczy w sumie nasz. Tak. Ale Everest by się zastanawiał, myślę, że przez pierwsze 4 sezony by się zastanawiał nad konstrukcją, ale później by ją zrobił perfekcyjnie. Tak.
to podobnie jak Wojtek. No, właśnie dlatego nie idę z tatą. No, bo z tatą się często nie zgadzamy i po prostu wychodzi tak, że w końcu tata buduje swoją konstrukcję, a ja swoją. No i tak to. No ale wiesz, no właśnie takie czasem rozjazdy powodują, że się można na końcu zjechać i powstaje coś. Ale w tym jest problem, że my się rozjeżdżamy i potem to po prostu tak się rozjeżdża jeszcze bardziej. A czekaj, czy w matematyce to są takie krzywe, że one tak, komety raz spadają w obszar jakiegoś pola grawitacyjnego, już nigdy nie wracają. Czyli poruszają się po takich krzywych hiperbolicznych. Mm. Jeszcze o tym nie miałem, ale fajnie. Dobrze. Dobrze, myślę, że coś z tego wytniemy.